Panie Przewodniczący, ja chciałam zapytać, na jakich zasadach uczestniczył Pan w wycieczce szkolnej do Londynu? Chodzi o wycieczkę szkolną z Modlina Twierdzy. Pan i Pan Wiceprzewodniczący. Czy to również było zaproszenie, jak to się chodzi o to, czy pojechałem, czy wróciłem, bo nie wiem, o co Pani chodzi, chyba gorzej, że wróciłem w tej wycieczce, co? Bo widzę, wie Pani, to tak, powiem Pani tak, ja pracuję na siebie i prowadzę działalność gospodarczą i stać mnie na taką wycieczkę, za którą mógłbym pojechać za swoje pieniądze. Nie obciążyłem kosztami tutaj żadnej urzędu i żadnej szkoły. I zapraszam Panią, jeśli Pani wie, gdzie jest kasa na lotnisku, też się można kupić bilet i pojechać i tam wynająć sobie hostel i też tam można mile spędzić 4 dni lub 5. A chyba głównie chodzi o to, dlaczego wróciłem. No udało mi się wrócić. Absolutnie nie tak, Panie Przewodniczący. Po prostu na miejscu dowiedziałam się, że w wycieczce szkolnej wzięli udział członkowie Komisji Oświaty i nie pytano na jak... Mówi Pani po prostu nieprawdę, bo my nie byliśmy uczestnikami wycieczki. Ale to trzeba było się. Byliśmy, tak. Nie, z młodzieżą mieliśmy swój pokój, proszę Panią, i leciliśmy w tym samym samolotem. Wspólny pokój, dobrze, dziękuję. Samolot, a wspólnego biletu nie było, bilet nie otrzymał. Dobrze, dziękuję bardzo. To bardzo bym prosił u źródła sprawy, informacje sprawdzać, a później ją rozprzestrzeniać, mówiąc nieprawdę, bo nie byliśmy uczestnikami ucieczki. Tylko, bo rodzice nie wiedzą i pytają. Rodzice mogą zapytać naszych rodziców. Ale to nie jest powszechna sytuacja, że radni wyjeżdżają z młodzieżą na wycieczki zagraniczne, dlatego proszę się... Jeszcze raz mówię, to nam nikt nie fundował tych wycieczek, proszę Pani. Jakby Pani się mogła dowiedzieć, też by Pani chętnie można było jechać tam i kupić sobie bilet. Ale tu chyba chodzi o sam powrót. We wrześniu wrócimy jeszcze raz, zapraszamy Panią bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Ja mogę jeszcze? W dobie takich nieszczęść, jakie było, to naprawdę trzeba się cieszyć, że ta wycieczka wróciła, zobaczyła i szczęśliwie wróciła na miejsce i młodzież zobaczyła to, co zobaczyła. A nie pytać o takie bzdury, proszę Pani. To są bzdury, bo jak ja bym wziął złotówkę stąd, to mogła Pani się pytać. A ja mam prywatnie swój czas, i prywatne pieniądze, za które mogę jeździć i latać tam, gdzie sobie życzę. Mogę jeszcze? Bardzo proszę. Ja tylko chciałabym jeszcze sprostować, że Komisja Oświaty, której jestem przewodniczącą, absolutnie nie miała nic wspólnego z żadnym takim wyjazdem, ani żadni członkowie tej komisji, absolutnie nie. Ja zauważyłem, że tych pytań na przestrzeni tej kadencji to jest tak znacznie więcej było już i zaczynam się zastanawiać. Oczywiście wszyscy jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa, ale no na pewno nie założymy wszystkich chińskich mundurków tylko dlatego, że jesteśmy radnymi. Nie będziemy jedli tylko ryżu i żyli w ascezie i nasze rodziny, bo jesteśmy radnymi. Ja bym prosił, żeby co niektórzy rozgraniczyli pewne sprawy. Dobrze, każda osoba publiczna jest obligowana do przestrzegania prawa i do postępowania w określony sposób. Co nie znaczy, że mamy być pozbawieni wszyscy praw publicznych, bo jesteśmy w Radzie i nasze rodziny. Dziękuję.